Witam wszystkich bardzo serdecznie na poniedziałkowym zebraniu zarządu. Panowie, dzisiaj mamy Cantone, mamy Robikina i mamy jeszcze Dwighta Yorka z Manchester United wszyscy. Dobrze, lećmy z tematem, zróbmy sobie eventy najpierw, a później opiszmy zawodników. Ja sobie jeszcze tutaj ustawię, bo będziemy to robić z aplikacji. Będziemy widzieć ich na maksie itp. itd. Zobaczymy, co się trafi. Być może zawalczę o Cantone. Nie wiem, ile mam końców. Za te końce, co mam. Więcej nie. Ale to zaraz. Dobra. Przerwa techniczna, to mnie nie interesuje. To wszystko wykonałem tutaj. Chance Deala dostajemy. A, to z tych klubów włosków. Pierwszego dostałem Hernandeza, ale to trochę za słaby dla mnie obrońca jest. Tu jest Giroud. Zobaczymy, może trafimy tego Giroud, ale to nie dużo lepszy jest od mojego. Strzelmy sobie karnego. A to jestem w karnych dobry już. Raz mnie obronił, raz był słupek. Ja w ogóle nie celuję stwierdzenie, że tak będę strzelał, bo mi nie chce się inaczej. Wcześniej czy później tak wszystkich dostanę, tak myślę. Albo w ogóle nie dostanę, no zobaczymy. Costa Curta chciałbym stąd wyciągnąć. O, 600 końców mam, no to 6 razy. Strzelimy i to wszystko będzie. PvP, czyli 2 dni zostały, to stare, to stare. Liga angielska, tak? 3 razy skill i pewnie 50 końców, dokładnie. Kop. No i też tutaj jest jeden skill i 60 tysięcy GP. Dokładnie. Tak, tak. Może sklepie się coś pozmieniało? Że nie sądzę. No nic, chyba nic więcej nie ma. Lećmy do tej paczki. Jak coś będzie, no tam zwróć uwagę w komentarzu. Eric Cantona, Robikin, Dwight York. Dwight York. No, Cantona wygląda, wzrost ma. Dobra, ale opiszmy sobie wszystkich na aplikacji. Czyli tak. A gdzie ma to losowanie? Właśnie. Losowanko gdzieś tu było. Jest tutaj. Proszę bardzo. Zresztą nie mam jakiegoś trafu, którego chciałbym trafić. Trafu, którego chciałbym trafić. No, losuje mi teraz. Tego nie widzicie. No, niestety nie widzicie. Dobra, teraz wam pokażę. No, może zdążę. Pulisic. A, taki. Taki se. Dobra, pójdźmy do tej paczki. Jest tutaj. Joelinton, nie wiem, tak się obawia, czy nie. Hall player, no to już jest ciekawe, że jest hall player. Skill do walki w powietrzu, interception, sliding tackle. Już 3 skille są defensywne. First time shoot, nic do podań, wysokie atrybuty do podań. No, tego jak się rozwinie, to naprawdę będzie śmigał fajnie. Tak, może być ciekawy trafem ten hole player. Tylko, że trzeba mu trupacji guantacz pastą na starcie od razu dorzucić i główkowanie by mu dorzucił, bo 1,86 m wzrostu, aerial superity. I główkowania nie ma. Taki na start, można powiedzieć, nie? Ale dobrze wygląda.
tak. No tak, tak dużo pozycji może zająć na boisku. Ten hall player będzie działał praktycznie wszędzie, oprócz chyba środkowego napastnika. Tam CF nie będzie działał, ale tam też może grać jako neutralny. No to może być ciekawy draft, tylko true passing, one touch pass od razu na starcie trzeba mu dodać. Gdzieś tam główkowanie jeszcze bym dorzucił. Dobry draft. Calvert Lewin? Coś takiego. 1,87 m wzrostu, szybki, przyspieszenie jak na te warunki. Taki Haaland szybszy. Haaland wyższy jest trochę, jump wysoki. L superity, nie ma główkowania. Nie, no ma główkowanie właśnie. Acrobatic finishing, skill do strzałów. Podobna sytuacja jak z tym poprzednim. Tylko ten mi się bardziej podoba. Ten mi się bardziej podoba. True passing, one touch pass, na pewno. I coś tam jeszcze można pomyśleć. Też fajny traf. Też fajny traf. Pedro Neto. Może trafimy do któregoś z tych, bo to nie są złe trafy. Pedro Neto, szybkie przyspieszenie, dribbling, balance, flip-flap. No, generalnie to jest taki dla ludzi, którzy potrafią driblować, holować tę piłkę przez całe boisko. To mi się ten zawodnik spodoba. Niestety u mnie, no nie bardzo. Prolific winger, który może grać na dużo pozycji. Finish 7-7. Kicking power 8-4. No, zdecydowanie dla driblerów. Diaby, ten będzie koleś mega. Już przeszkadza mi strasznie, jak gram. Dużo pozycji, roaming flank. Dużo pozycji, wysoki balans, dobry dribbling. Słabsza noga, high. Niskie podanie 7-3. Double touch. Flip flap i już będziemy ulepszony double touch. Nic do podań. Coś do strzałów. Siła strzału 8-4, wykańczanie 7-3. Do wykańczania można by było mu podbić, tylko kosztem czego? Właśnie, kosztem czego? Nie wiem, no zależy to wszystko. 7-3 niskie podania. True passing, one touch pass na pewno. Flip flap. To też jest dla driblerów zawodnik. Mega szybki. Ale to już męczył mnie ten zawodnik. Strasznie mnie męczył ten koleś. Gakpo zawsze był prolific winger. U mnie bardzo często grał na jako lewo skrzydłowy i dorzucał piłkę ze słabszej nogi, która ma słabszą nogę high. Jako środkowy napastnik. Deep lying forward. Speed, przyspieszenie. No tutaj podobnie jest wszystko jak u Johana Cruyffa. Strzał silny, mocny strzał. Balance. Ball control jak na takie warunki fizyczne nie jest najgorszy. No właśnie, tutaj główkowanie też siedzi, ale jump, physical contact całkiem nieźle. Zawsze noga high. True passing, weighted pass, pinpoint crossing. No te wrzutki nie będą wysokiej jakości, ale tu dlatego, że gra mi go rozwinęła jako takiego, można powiedzieć, napastnika. A jakbyśmy zrobili tak, jako lewo skrzydłowe, to nie tak. LWF, to te wartości trochę by się podbiły. Do podań założymy, tak? 8-5, lofted pass. 7-9, potrącanie. On całkiem sobie radzi, całkiem dobrze dorzucał z lewej nogi, ale to prolific winger był. Dobra, wróćmy do napastnika. Wróćmy do napastnika, nie kombinujmy tutaj. Jako napastnik, 7-2, niskie podania. Jest okej. Okay. Deep lying forward. No, true passing ma. One touch pass nie ma. Siła strzał 8-8. Całkiem nieźle. 8-7 wykończenie. To jest też dobry traf. Podoba mi się ten Gakpo. Trzeci dobry koleś. Dla mnie, nie? Ten jeszcze Diaby doszedł. Ten też nie najgorszy. Deep lying forward. Kolejny. 1,82 m. Troszkę nisko. Jak Cruyff chyba. Podobnie. 70 podania niskie, 9 przyspieszenie, szybkość, balans słaby, skill od strzałów. No, ten już tak średnio powiedział. Też jest dobry, ale tu już akurat deep lying forward, skill od strzałów tylko. Double touch, no tak średnio.
Można było dorzucić Skiela, temu by było szkoda. Solomon. Latin Playmaker, który może grać na lewej pomocy, na prawej pomocy. O, jakie skille ma do tego, do atrybuty, do w ogóle do driblingu, balans wysoki, przyspieszenie, no też będzie fajny koleś do biegania. 76 niskie podanie, całkiem nieźle. No, flip-flopa mu brakuje do ulepszonego double toucha i true passing, super sub, skill do strzałów. Też do rozbudowy. Ale jak ja bym wziął go, trafił dryblować, przetestowałbym go, czy mi siedzi, czy nie. I myślę, że też można było się bawić w rozwijanie tego Solomona. Madueke. Ralph Winger. Szybkie przyspieszenie, dribbling wysoki, balans wysoki. No, wrzutki mapy, pink crossing, słaba jakość. Jeszcze na tych ze słabszej nogi by dorzucał, bo może tylko na prawej stronie grać. No taki sobie. No, ale te trafy, ten Jelinton, Calvert-Lewin, po dribbler, Gakpo super. I takie sobie ci kolesie są. Solomon jeszcze też dribbler. To Gakpo bym przytulił, szczerze mówiąc. Tym dwoma też bym nie pogardził. No dobra, weźmy sobie tego Yorka najpierw. Chyba to ten. Goal Poacher. Z przyspieszeniem, z offensive awareness wysokim, z finishingiem. Czyli typowy Goal Poacher. Kick and power 8-4, jump. No, gra w powietrzu nie najgorsza. Jak na jego wzrost, 1,75 m wzrostu. Słabsza noga medium. Główkowanie, akrobatic finishing, one touch pass, fighting spirit. Siedem, dwa niskie podania. Kurczę, no takie wrażenie na mnie robi, jak jakiegoś takiego mega. Nie dlatego, że jest niski, bo ja lubię wysokich, ale nawet tutaj po statystykach jakoś specjalnie nie robi na mnie wrażenia. Jest to przyspieszenie, ta szybkość. No zobaczymy, jak w grze będzie się ustawiał, bo to czasem na pewno mi nie podejdzie. Nie wiem, no główkowanie ma wysokie. Może tutaj szukać tego swojego grania na wyprzedzenie tych większych obrońców. Cwaniactwo, ofensywne wysokie. Ale nie do końca jestem taki jakiś pozytywnie nastawiony do kolesia. Ja wiem, że chłopaki lubią Dwighta Yorka we wcześniejszych edycjach. Znaczy lubili tego strasznie. Andy Cola i ten też może się sprawdzić. No mi tak średnio. Wolałbym Szewczenko tutaj czy Eto. Znacznie lepiej mi się podobają. Dobra. Ten kolejny to jest Kin. Kin chyba będzie podobnie wyglądał jak ten. Jak York. Też podobny wzrost. Balans ma wyższy, no to już chyba bardziej ludziom podejdzie. No ale offensive awareness niższe i finishing chyba na tym samym poziomie. Przyspieszenie i szybkość chyba też na tym poziomie. King power jakby wyższy. Balans wyższy. Gra w powietrzu troszkę gorsza jak u Yorka. No i skille też ma podobne. Bardzo podobnie do siebie zawodnicy. Nie wiem, którego bym wolał, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia, których bardzo podobni do siebie. Ale to może dodatkowo grać jako SS. A Dwight York nie mógł chyba. Bardzo podobni są. Nie są to pewni napastnicy, ale podobni są. No i Cantona, którego chciałbym trafić, bo 1,88 m wzrostu.
do pokłanych dzika świnia. To jest coś pomiędzy. Coś pomiędzy Harry Kane'em a Johanem Cruyffem. Tak, szybkość chyba Johana Cruyffa jest podobna. Przyspieszenie można też mu chyba jeszcze podbić. Natomiast wzrost Harry'ego Kane'a, podania 8-3 niskie, to jest bardzo dużo. To jest chyba Johan Cruyff ma tyle samo. Ale Johan Cruyff nie ma takiego wzrostu. Finishing 90, skill do driblingu, super. Balance 8-4, super jak na te warunki. Nawet można by troszkę ściągnąć i podbić, nie wiem co w sumie. Może podania. Albo do gry w powietrzu. Coś z tego, nie? Nie jest wybitny jakiś do gry w powietrzu, no ale wzrostem nadrobi. Słabsza noga, high. Skille do podań, one touch pass, through passing. Long range shooting. No ale nie ma first time shoot. To jest taka podstawa. Kicking power wysoki. Jeśli mówimy o deep lying forward, to Cantona jest jeden z najlepszych w tej grze. Zdecydowanie. Jak komuś leży Harry Kane, Johan Cruyff, to Cantona też będzie mu siedział. Mi też by siedział. Mega koleś. Jeden, no, najlepszy prawdopodobnie na tą chwilę deep lying forward. Wyjdzie Johan Cruyff, to zobaczymy Johana, ale na tą chwilę mega wrażenie robi Cantona. Do tego chciałbym trafić. Tego chciałbym u mnie trafić. Rzucujemy sobie. 6 strzałów, tak? Dobrze. Kto ty jesteś? A to nie było błysków, achów, nic nie było. A, Gil. Na szybkości to zrobię, nie będziemy się podniecać, nie? Ale Cantona mega jest. Mi Johan Cruyff się... O, proszę bardzo, coś tu jest. Może któryś z tych nie... A, bo to może... O, Visa. Co mnie strollowały te... Kurde. Te petardy znowu mnie strollowały. Po co ja na to czekam, nie? Już człowiek myślał sobie, jedzie Cantona, nie? Jedzie Cantona, pojechał. Dobra, nie troluj mnie. O, ten tunel, dobrze walczy w wieczór, ma LS, berity i główkowanie. Tak jest. Tylko wzrost ma niski. A to jest fajny piłkarz, bardzo fajny. Targetman tutaj? Targetman. No, zaskoczył mnie. Chyba Fox in the Box widziałem go. No nic. Ja był 10 cm wyższy. O! Madueke, ten prolific winger, którego nie chciałem albo chciałem. No nie chciałem. 34 level do góry. Lofted pass dojdzie na poziom 80. Rzutki jakieś tam. Soul control, first time shoot. No to nie, no to kompletnie mi się nie spina. Pinpoint crossing ma, a na prawej tylko stronie może grać. Trudno. Akurat najgorszy mi się trafił chyba. Attacking fullback. Coś tu ma. Kowacić. No i to było na tyle, nie? Trzymajcie się i do jutra, do 12. Myślę, że będę około 12 i będziemy odpalać streama i tyle, nie? Trzymajcie się, hej.